ziomeczki kochane. Kolejny filmik, na który się zastrajam i robię. Taki przegląd pracy. Pamiętacie, kiedyś robiłem takie filmy, gdzie brałem z danego miesiąca gazetę i pokazywałem kartka po kartce, co tam się dzieje w tym muzycznym świecie. Tutaj akurat mam, robię w ten sposób, że akurat mam, biorę przykładowe jakieś gazety, to akurat mam gazety muzyk, trzy gazety muzyk, które bym tutaj zrobił tą recenzję. Oczywiście jak komuś się spodobają tutaj te artykuły, to ja mogę na przykład wysłać za 5 zł, 5 zł plus przesyłka mogę wysłać te trzy gazety, jakby ktoś chciał oczywiście, nie wiem, bo po prostu albo u mnie wlądują w koszu, albo będą leżeć po prostu tak na wieczność. Czyli tak, spróbuję sobie zacząć od, zaraz chronologicznie sobie wezmę, maj 2017, wiem, no stara to jest gazeta, ale akurat tylko na szybkości sobie ją, że tak powiem, przejrzę. Bo tutaj chcę pokazywać w tych filmach te rzeczy, które akurat, no, które mnie interesują, mogą też was zainteresować, jakieś ewentualnie porady, które warto tutaj wcisnąć przy okazji pokazywania tych różnych sprzętów, nie? Tutaj pierwsza rzecz, to się rzuca w oczy, firma Washburn wymyśliła. Sygnowane gitary dla Michael Sweet z grupy Striper. Na przetwornikach Seymour Duncan Blackouts, czyli to są akurat takie, jakie mam w moim srebrnym Ibanezie. Bardzo fajne. Oczywiście oba mają tutaj Floyd Rose mostek. Tak szybko przylatując, bo to tak, wiecie, żeby nie tracić też tak strasznie dużo czasu. Kupuję gitarę elektryczną. Na przykład ten artykuł tu jest bardzo fajny właśnie o wyborze gitary. Jakby ktoś chciał, to ja tam mówię 5 zł plus przesyłka i te trzy gazety są twoje, jakbyś chciał. Oczywiście to nie po to robię film, żeby ktoś teraz, prawda, żebym sprzedawał te rzeczy, ale jak komuś akurat się to spodobają, spodobają te jakieś informacje. 5 zł za informacje z trzech gazet. Okrutnie szczery, Adam Audio. Digiface. No tutaj na przykład Behringera są aktywne monitory studyjne firmy Behringer. Next, tak się nazywają. Aktywne monitory studyjne z 8-calowym wooferem. Bo tutaj tam ten, aha, 32. 32 monitory studyjne. Bardzo, bardzo przydatna dla kogoś, kto chce sobie wyposażyć studio przy takie domowe studio nagrań, nie? 32, o fajne są, na przykład są takie dwa w jednej obudowie. Ciekawe, to akurat SCF Audio, IF Audio, ale kosztują 12 990, tylko kosztują, więc bez krępacji można sobie zamawiać. Dla mnie troszeczkę tak dużo pieniądzów, 12 tysięcy, żeby kupować takie monitorasy. Cóż tu mamy? No Adele, w różnych płytach, Chuck Berry, tutaj rewolucjonista Chuck Berry, właśnie o nim jest też tutaj artykuł. No to byłoby tyle z tego. Teraz mam następny, to jest grudzień 18. Ale weźmiemy chyba jednak listopad 18, żeby było chronologicznie. Wojtek Pilichowski, duży wywiad z nim jest właśnie w tej gazecie. Tutaj właśnie na pierwszy ogień pójdzie interfejs audio, który chciałbym wam pokazać właśnie w reklamie. Co prawda w reklamie, ale bardzo fajny sprzęt. Jakby ktoś chciał sobie interfejs audio do gitary kupić, to ja na przykład polecam tą firmę, naprawdę. Szczerze polecam, gorąco polecam. Co prawda ja akurat jeszcze tej firmy nie mam, ale mam zamiar właśnie kupić tej firmy, jak będę się szykował do kupowania. Tutaj różne, tutaj też troszkę gitary, tutaj jakiś Ernie Ball się reklamuje, że wypuścił paski gitarowe. Osiecka, o, Wojtek Pilichowski, to jest taki duży artykuł z nim, wielki, wielgaśny artykuł.
można sobie dużo poczytać. On w różny sposób trzyma gitary, tak żeby to było fajnie wyglądało. Z wolnością w tle, Yamaha, podsumowanie, system bezprzewodowy z mikrofonem, jakby ktoś się, Sennheiser, tak? Sennheisera, jakby ktoś sobie tutaj, ktoś sobie doszukiwał, tutaj można też sobie gitarkę sobie podłączyć, mamy nadajnik do gitarki. Fajna sprawa, zastanawiam się tylko nad ceną, cena. Od 4000, 2000, 3000. Kapsuły. No, to taki widać, że taki jest droższy. Sennheiser to jednak mimo wszystko trochę pieniędzy. Fajna rzecz, na przykład Image Lane FL Studio. Czyli teraz mamy z kolei tam mieliśmy interfejs, a tutaj mamy program DAW, gdzie możemy sobie podłączyć, prawda, nagrywać i robić bajery. Akurat ten program jest płatny, bo tutaj najtańsza wersja Fruity Edition 349 zł, a już tak All Plugins Bundle, czyli takie tutaj pluginy, All Plugins Bundle za 3499. No, może faktycznie jest warte swojej ceny. Tutaj widzę, że minus. Wersja dla komputerów Mac ma na razie pewne ograniczenie w porównaniu z Windows, ale chyba i tak mi się wydaje, że większość osób ma Windowsa, nie? Tutaj na przykład jest. Nie podali, ale aktywne dwudrożne monitory studyjne i tutaj nie podali, ile mają sztuk. Zwykle na okładce piszą, ile. Nie napisali. W każdym razie aktywne monitory studyjne. Kolejny taki przegląd właśnie monitorów. Wcześniej też były monitory studyjne. Aktywne monitory studyjne. No, czyli tak można powiedzieć, rok różnicy. Rok różnicy, coś tutaj się zmieniło. Staniało z 12900, chyba nie, ale fajne na przykład są takie. Firma Numark. Takie jakieś świecące, chyba takie jakieś diody są. Tu akurat nic nie ma. I grudzień 2018, czyli taki można powiedzieć świeży dość w miarę. 21 keyboardów. Jeśli ktoś lubi grać w keyboardy, to grać w keyboarda, to śmiało mógłby sobie to przejrzeć, aczkolwiek no, każdy lubi to, co lubi, albo lubi, jeśli nie lubi, to nie lubi. Bardzo mi się tutaj spodobał, przynajmniej oczywiście na pierwszy rzut oka, interfejs audio Kurzweil Unite 2. Wygląda fajnie, wiadomo, pierwsza rzecz to oczami najpierw oczami jemy, a później sobie analizujemy, ale myślę, że warto sobie na niego zerknąć. Dużo tutaj było jakichś programów, aplikacji. Roland wypuścił. Wiecie, nie chcę przedłużać, ale tylko tak przeglądam na szybko, które byłoby ciekawe. Tutaj też zawsze jest ewanient jakiś, jeden lub dwa wywiady. Reklam jest sporo. Standardowo. Reklam jest sporo. To jakiś drum, brut, coś tam. Keyboardy. Dobra, jeśli ktoś lubi keyboardy, to zapraszam do obejrzenia. Ja akurat jakoś tak nie siedzę w keyboardach za bardzo. No i właściwie to tyle. Tym optymistycznym akcentem, fajnym jak 21 keyboardów, kończymy ten odcinek. Trzy gazetki przejrzane. Trzy muzyki przejrzane. Można byłoby sobie śmiało odłożyć je na bok i zabrać się za następne rzeczy. Na razie, papatki.